pomidorowa, tak po prostu. Wywar uniwersalny. Marchewka, pietruszka, seler, cebula, cztery czosnki, liść laurowy, ziele angielskie i sól. Cebuli nie będę używał, użyję świeżej. Zostawiam, niech się zagotuje, później warzywa wyjmę, żeby się wystudziły. Wywar zostaje, cebulka, sio. Tutaj widzicie, kroję świeżą cebulkę w piórka. Pomidory z puszki, koncentrat, moje cztery czosnki, dużo kopru i warzywka do ścierania. Słuchajcie, pierwsze wzmianki o zupie pomidorowej pojawiają się w wieku XVIII, gdzieżby indziej, we Włoszech. Tak, we Włoszech. Nazwa Pappa al Pomodoro. Teraz jest uznawane, są Włochy, tak, za stolicę pomidorów. No wiadomo, skąd przypłynęły, z Ameryki. Do Polski warzywa trafiły i pomidory też, z królową Boną. Przepraszam, pomidor to nie warzywo, tylko owoc jagodowy. Zawiera witaminę z grupy B, witaminę C, witaminę K, mangan, magnez, żelazo, potas i leukopen. Co to jest? Magiczny przeciwutleniacz. Nie poddaje się żadnej obróbce termicznej. Nie ginie w żadnej obróbce termicznej. Czy się go mrozi, czy się go smaży, czy się go piecze, czy się go gotuje. Teraz nasza cebulka w pióra ląduje do naszego wywaru z warzyw, który był, i się będzie gotować. Nie za długo, troszkę, niech zmięknie. Wracając do naszych leukopenów. Podobno, nawet są już takie badania, że im większa obróbka termiczna, tym jest on bardziej skuteczny. Cebulka podgotowana, wchodzą warzywka. Warzywka już są ugotowane, bo były z wywaru, więc im zajmie to tylko chwilę. Pomidorowa jest przeróżna w przeróżnych miejscach świata. W Hiszpanii dodają do niej oliwki, oliwę z oliwek. U nas znowu, my jesteśmy przyzwyczajeni, że jemy pomidorową czystą. Dodaje pomidory z puszki. Też zawierają leukopeny. Czystą z ryżem bądź z makaronem, ewentualnie małą marcheweczką. A oryginalne przepisy to seler, cebula, czosnek, marchew, nawet ziemniaki. Jest to zupa, która może być sycąca. Teraz koper. Ja bardzo lubię. Dużo zielonego. Dodam tutaj jeszcze pieprz kajeński, pieprz zwykły. Taką lekko pikantną tą zupę zrobię. A wy możecie dodać przyprawy, jakie lubicie. Możecie dodać oregano, możecie dodać bazylię, możecie dodać majeranek. Możecie ją sobie zrobić na lekko słodko albo na słodko kwaśno. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Te warzywa są treścią tej zupy razem z pomidorami, który jest podstawą smaku tej zupy. Ja używam pomidorów z puszki i używam koncentratu. Wy, jeżeli chcecie, możecie użyć pomidorów świeżych. Będzie to troszkę więcej pracy, będzie troszkę więcej trzeba użyć. Widzicie, ja tutaj koncentrat wlewam, jeszcze wypłukuję, zostawiam, niech się zagotuje. Tę zupę, żeby była zupełnie bezglutenowa, można przy tej ilości warzyw podać bez niczego. Ja ją podam z glutenem, czyli z makaronem kolorowym w postaci świderków. Ale bezglutenowa wersja druga może być z ryżem. Widzicie, warzyw jest sporo, do makaronu zupa będzie sycąca, ale zostawię taki nasz akcent, taki domowy. Dodam łezkę śmietany i dużo kopru. Ja naprawdę po prostu bardzo, bardzo lubię koperek. Wypróbujcie ten przepis, dajcie znać, czy wam smakowało. Bardzo proszę, skomentujcie, napiszcie. A ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę wam smacznego.